Tytus Nowik, MVP spotkania z Chris Paulem września. Tytus, gratulacje. Pierwsza twoja nagroda w Tauron pierwszej lidze. Uśmiech pewnie się za chwilę pojawi na twarzy, bo na razie tak bardzo poważnie, no bo dzisiaj miałeś sporo powodów do uśmiechu, no i też fajny mecz w twoim wydaniu. Cześć, witam wszystkich i dziękuję. Tak, jak najbardziej. Początek miałem, myślę, że ciężki. Wszyscy próbowaliśmy wejść jakoś w ten mecz. Daliśmy radę, podnieśliśmy się, walczyliśmy, no i potem drugiego seta wygraliśmy ciężką końcówką, ale wygraliśmy, pokazaliśmy wyższość. W trzecim secie myślę, że już pokazaliśmy trochę taki mały pokaz nasz i graliśmy ten naprawdę dobrze. W czwartym secie popełniliśmy za dużo błędów w końcówce, no i w tej breaku pokazaliśmy wyższość i myślę, że tu jak najbardziej powinniśmy się cieszyć z wygranego tej breaku, z wygranego dwóch punktów i że to tak naprawdę nowy etap i wygraliśmy pierwszy mecz na tapie. Sporo się ostatnio udzieje u ciebie. Tutaj złoty medal, jeżeli chodzi o Dolny Śląski juniorów. Za chwilę znowu wyjazd gdzieś tam na kolejny turniej ćwierćfinałowy. Zaraz właściwie po meczu w Bielsku podejrzewam. Także sporo się dzieje, sporo grania, ale rozumiem, że zdrowotnie wszystko ok i bierzesz głęboki oddech. Młody organizm daje radę. Tak, wiadomo, są jakieś tam obciążenia i przeciążenia, ale to wszystko szybko się regeneruje. No tak jak mówisz, od razu po Bielsku wracamy do Wrocławia, a rano jadę do Bydgoszczy i tam pomagać juniorom. No a potem 11 z Tomaszowem wracam już tutaj. A powiedz, ty dzisiaj już tak bardziej junior, bardziej senior, jak się czujesz? Szczerze? To tak chyba bardziej senior, bo chłopacy bardzo mnie tak jakby przyjęli do tej drużyny i tak wzięli mnie pod swoje skrzydła i naprawdę dziękuję im za to bardzo. I chyba jednak senior. No dobra, no to senior Tytus Nowik, na koniec nagroda MVP. Komu by się wręczył, dedykował twoim zdaniem? Jeśli nie sobie, tak? No chyba, że sobie, no ale to by było niezłe. Nie, myślę, że Damianowi Wierzbickiemu. A nie wiem, może kogoś też z rodziny czy coś, czy tylko Damianowi? No to wiadomo, że wszystkim moim znajomym, którzy oglądali, wspierali. No i rodzinie najbliższej i tej dalszej. Czyli tak, rodzina, znajomi, Damian Wierzbicki, Winner Gwardia, wygrana 3-2. Na koniec powiedz, twoim zdaniem to zwycięstwo już pod batutą nowego szkoleniowca, to was zbuduje? No bo takie 3-2, takie męskie granie, no dużo twardej walki dzisiaj. Tak, my to, tak jak mówiłem, my to odbieramy tak jakby to był nowy etap. Zostało jeszcze 5 meczy do końca sezonu zasadniczego. Będziemy starać się o każdą wygraną. Będziemy walczyć o każdy punkt. I w play-offy też chcemy wejść z przytupem i być tym czarnym koniem tej ligi.